to za ruch, kurwa. Tu się zbierają. A, bo tu taki ten mostek jest ładny. Trzeba wrócić. Jezus. Ale ludzi od czula tam było. Kurwa, to już tu było. O ja czekam, szukam, idź pan. Nie, to tu mamy. Czyli tutaj. Nie był ten ich. Nie wiem, tam przed za dużo ludzi jest. Wiesz? Ten miał być trochę inny. Tu trzeba nieco zboczyć. O, coś z tych klimatach właśnie. A nie na poboczu, kurwa. Tam był ten mostek na poboczu. Że u mnie na mapie ta rzeka jakaś, o tu ta rzeka wyschnięta była, w Google była grubą niebieską linią, czyli mokra, że ona ma różne stany poziomu wody. Babiczka!
bardzo niski poziom wody. Ta rzeka, strumień, rzeka. Ale mi słońce dało, kurwa, po oczach. I see nothing. Chyba muszę zawrócić. Zawrócić muszę. Zawrócić muszę. Chyba przejechałem coś. Tu trzeba skręcić, widzicie? Piccolo, piccolo. Niska chałupka, kurwa, czy ktoś w tym kiedyś mieszkał? Na dole jeszcze szła taka polna. Tam na dole właśnie. Ale pięknie. Tylko wiecie co? Zobaczę co dokąd prowadzi ta droga. I... No i zobaczymy. Jestem wodospad z góry widziany. Ale przełęcz jest ekstra. A, i tu sobie można schodkami zejść na dół. Ale tam można było też samochodem z dołu zjechać. Widziałem. Tak widziałem przynajmniej. Pojedziemy do końca.
like 2 degrees. Zobaczymy, dokąd prowadzi ta droga po prostu. No jest to też piękna przełęcz, kurde. Jakoś lubię takie, jakieś takie stare, opuszczone przełęcze. Lustereczko, lustereczko, powiedz, że tam nic nie jedzie. Okej. Lustereczko, lustereczko, dokąd prowadzi ta droga? Kurwa, ma. Drzewa wyrastające z rzeki. Coś niesamowitego. Kurwa, ja dziękuję tym ludziom, że kładli tu tą drogę. To jest coś fantastycznego. Tu pani jaka miejscowość jest. Tu życie tętni. Zobacz pan. Komórka nawet jest. To jest mój punkt mapy. Lecz to nie ten mostek chodziło. Ale spoko. Ona jeszcze prowadzi, a prowadzi. A my sobie zawrócimy. Na pewno jest piękna, ale jeszcze nie teraz. Ja bym spróbował tamtą polną wjechać. Kurwa, tu te ludzie mieszkają. Ja nie wiem, kurwa. No proszę, w takiej chałupinie, kurwa, chuj wie, czy tam ktoś mieszka, czy nie. To już w gruzach. Tu jakiś dym leci, no to raczej ktoś mieszka. Nawet knajpa może jaka. Także widzicie. Ludzie mieszkają, koszty życia niewielkie. Tego nie wiem, jakoś tak. Kurwa, nie wiem, jak oni tu mieszkają. Widzieliście tego kamlota? Kamlot, że chuj.
Teraz są na dole, spróbuję wjechać pod ten wodospad. Wydaje mi się, że się da, ale mogę się też mylić. Nie wygląda to źle. A jasno, że się da. Bo na schodkach sobie możesz możesz sobie, ale piękny most, możesz sobie tam potem możesz sobie pochodzić po tym. Siemanko wam. Jesteśmy pod pięknym, malowniczym wodospadem. Ten most już jest stary, już nie pamiętam jak stary. Tam w przewodniku było napisane, że już jest bardzo stary. Jak widać, trzyma się zajebiście, widok jest zajebisty i zero turystów. Turysty, jakiego spotkałem, chociaż on nie wyglądał też na turystę, to był taki bardziej lokales, to tam u góry i no, tam u góry i no i tam chłopaki sobie tak siedzieli, raczej spędzali miło niedzielę, aniżeli byliby to turyści, raczej miejscowi sobie przyjechali odpocząć. Są dwa takie mostki. Jeden jest właśnie bardziej oblegany przez turystów, drugi mniej. Chcę wam powiedzieć, że ta jazda na stojaka wcale nie jest zła. Żebym sobie pożynał jaki trening z taką jazdą. No jest to strasznie na uboczu, ale widać dojazd jest rewelacyjny wręcz. No ale turyści się skupiałem na tym pierwszym mostku i kurwa dobrze, że się tam nie zatrzymałem, bym stracił tylko czas.
No bo tu mógłbym sam, mógłbym trochę odpocząć. Trochę upierdliwe jest to z czasem, że człowiek tak zwraca na siebie uwagę, ludzie podchodzą, pytają, to nie jest, że... Tylko to męczy, kurwa. No nie mówię, że zaraz wszyscy wypytują i chuj wie co, nie? Ale... Z czasem to męczy, a to mi się wcale nie dziwię, że wypytują, bo... Nie codziennie widzi się gościa na motocyklu w żółtym ubraniu z polskimi numerami rejestracyjnymi. No ja bym wrócił tu chyba, nie? Po co to? Nie, tu lepiej. Jest taka boczna droga bardziej. To dobra była droga. Ona chciała mnie przepchać przez góry, a chętnie, ale kurde. Zaraz robi się ciemno. Nie będę tam w górach kurwa krążył. Proszę, nawet stacja działa. Ja już po prostu jestem przewrażliwiony na tym punkcie, bo... Już kurwa nie ma 100% pewności, że stacja będzie otwarta i... No i to jest to. Zbiornik motocykla nie jest największy, chociaż ten w tym akurat to jeszcze jest duży, ale też nie mogę go na full zatankować, bo potem kurwa ci nie mają jak wydać i tylko problemy są. I do tego trzeba powiedzieć 15-20 euro i tego, nie zawsze tyle wejdzie. Czy mówię na przykład za 15, a widzę, o jeszcze wejdzie, nie? No to już tam chuj, no teraz mi facet akurat dolał, a to mu powiedziałem, weź pan dolej, bo był miły. A je był taki młody i był dosyć taki żwawy, kurwa. Ale jak są takie dziadki... No to sorry, kurwa, to jest... To tylko kłopotów sobie mogę narobić przez to. No i odpuszczam te 2-3 litry, no i tak naprawdę nie wiem ile mam potem zbytnio w zbiorniku. Znaczy wiem tylko, zawsze by mogło być więcej, no i, ale to nic nie zmienia, bo... Tu powinienem w lewo kurwa jechać, a ona jakieś bzdury mi tu pisze. Wiesz co, porażka. Tu normalnie kurwa w lewo, prosto.
droga, ja będę się pchał gdzieś. Bardziej, że noc idzie. Coś pięknego. Kurwa, gdzieś musi być to. Jakaś tego hotel. Hotel everywhere, kurwa. No, hotel, kurwa. Chuj wie, gdzie to. Eldorado. A hotel, kurwa. Chuj wie. Tu by się ustawił, by było, kurwa. Marum, skurwa, czy nie ma?